Moi kochani, jesteśmy już tutaj. Przeteleportowałem się do domu naszego poziomu pierwszego, czyli do naszego takiego punktu. I idziemy sobie do pradawnej krypty znaleźć naszego kolejnego towarzysza, alchemika. I może od razu w tym samym czasie pójdziemy sobie też do tej kopalni soli, a potem bezpośrednio jeszcze do krypty z farmerką. Zobaczymy. Wziąłem też różdżkę, bo doradzaliście mi, żebym zaczął z tego strzelać. Ja myślałem, że do tego trzeba mieć pociski, a to do nie do różdżki, tylko do tej laski, takiej rózgi. Więc z tego możemy sobie strzelać i marnuje nam się tylko mana. No i to się później naprawi, nam ta różdżka, jakby jak... Zużywa się tak jak broń zwykła. No i dobra, mamy tu jakieś łany z pokoju. Czy to jest pole kukurydzy? Ja cię kręcę. Co będzie, jak ja to wyrwę? Włókno roślinne. O! To ja lubię włókna roślinne, ale to są już wysuszone kukurydze, a tutaj jest zwykła kukurydza. Bierzemy ją sobie, tylko jestem ciekaw, jak zdobyć na przykład nasionka takich rzeczy. Bo to jest dosyć skomplikowane. Jak przytrzymuję E, to nic się nie dzieje. Więc nie da się, tak jak wyraźnie, na przykład podnieść nasion zamiast roślinek. Dobra, muszę się zorientować tutaj. Tam widzę, że grzyby jeszcze rosną. Biorę to wszystko i pomyślimy. Na górze widzę skrzynkę, wejdziemy sobie. Tam jest chyba jakiś na dole przycisk, czy co to jest? O, tu było, okej. Tu był hak, mogliśmy sobie tędy wejść, ale coś tam w środku widzę. O, pewnie jak to rozwalę. Dobra. A nie, to jest tylko kominek, dobra. To idziemy sobie stąd dalej. Tu mam jeszcze jeden dom do sprawdzenia, ale najpierw zerknę, czy tu... O, proszę, bandaż. I tu już nic więcej nie ma. Jezu, jaka ta muzyczka jest klimatyczna, zawsze to będę mówił. No, dwuręczna broń. Uuu, tu jest jakaś jama w ogóle, zobaczcie. Czy to jest? Tak, to jest dom tych wilków. Okej, okay. Czy one się tu pojawiają, czy... Czy to się da rozwalić coś, żeby one przestały się pojawiać, na przykład to? Czekajcie, może kilofem? Okej, rozwaliłem to i może się nie będą pojawiać już. Zobaczymy. Ale jaskinia jest naprawdę bardzo fajna i zauważyłem na YouTubie, że da się budować w takich jaskiniach. To musi być klimatyczna baza w takim hobby... hobbicim domku. Cholera, szczur! Jakiś ogromny. O, mięsko. A, i z nich wypadają te futrzane naszywki. Okej, jak zbierzemy 10, to... Z 10 można jedno futro zrobić zwykłe, ale to się średnio opłaca, szczerze mówiąc. Schody na poddasze. Czy tu też będą szczury? Tutaj nic nie ma. O, na poddasze mi się podoba. Sznurek. I skrzynka. Co będzie w środku? Gwieździsta metalowa buława. Biorę. I tu chyba można... Nie, nie chciałem spać. Chciałem podnieść te skóry. No ale to tak zawsze myli. O, tu jest jakieś jeszcze przejście. Skrzyneczka kolejna. O, wytrych. Uhuhu. Udało się, czy się nie udało? Udało się, drewniane strzały. O. Mogło być coś lepszego, no ale niech będzie. Tu jest kolejna kula do tego, żeby sobie punkcik ustawić odrodzenia. Ale dowiedziałem się, że jeszcze jednej ważnej rzeczy. Tylko potrzebuję do tego zebrać jeszcze kilka takich grzybków z tej mgły. Dawno w ogóle nie byliśmy na mgle, co? Zbierzmy sobie te grzybki, tak? To z tego tak, esencja mgły, okej. Okay. Potrzebujemy 15 esencji mgły na to, żeby... O cholera, to coś mocniejszego było. Po to, żeby zrobić taką skrzynię magiczną. Jeżeli mamy tą magiczną skrzynię, czy to się da zwykłym toporem zebrać? Chyba tak. To nie musimy wyjmować rzeczy ze skrzynek, żeby coś skraftować, tylko jeżeli podchodzimy na przykład do naszego kowala, to on automatycznie wie, że w pobliżu jest skrzynka niebieska i z niej wyciąga sobie przedmioty. Jest to naprawdę mega fajne. Mamy tego 25, więc już wystarczy, myślę, że na dwie skrzynki, bo jeszcze w domu coś mam. A takie dwie skrzynie nam w zupełności wystarczą.
Idziemy w kierunku naszego alchemika, ale po drodze widzę, że są jeszcze jakieś opowieść o ogniu, by zaleczyć stare rany i położenie kopalni soli, więc to wszystko, ten cały kwadrat chciałbym sobie zwiedzić. No, kolejne wilki, sztuk 3. Jakoś dziwnie stoją. Spróbujmy z tej różdżki, może co? O cholera. Nie wiem, czy to jakoś dużo bije. W ogóle jakoś dziwnie te pociski lecą. No, nie bardzo jest to dla mnie. Bardziej czuję, szczerze mówiąc, topór. Ale myślę, że przyda się bardziej na jakieś latające stwory, tak jak mi napisaliście w komentarzach. Ale się ciemno nagle zrobiło. Ja cię kręcę. A co to jest to za miejsce? Jakiś wielki słup światła. Tam są mroczne istoty. Tutaj nie wiem, czy mogę podejść, czy jest coś tam na dole, jakaś dziura. Dziwnie to wygląda, ale spróbujemy tam doskoczyć. Uwaga. Opsa. O cholera. Dobra, jestem. Nic się nie stało. Czytaj. O, nowy poziom, czwarty. A za co? Chyba misję wykonaliśmy i za to. Punkty umiejętności wzrosły. O, właśnie, to od razu sobie dodajemy w sumie. Tu jest coś takiego, w co ja chciałem iść. W ogóle będziemy musieli zresetować trochę te punkty, bo źle poszedłem. Ale z tym nie będzie żadnego problemu. Podwójny skok, zobaczcie. Ja chciałbym to bardzo mieć. Więc pójdziemy sobie teraz w ten punkcik. A później tutaj potrzebuję 3 i potem jeszcze 4. Okej. Przeczytajmy, co tutaj jest w tym słupie. W świecie skazanym na zagładę, ludzkość wyginie jak wszystkie inne istoty. Ich światło zadrży i zgaśnie, nietknięte przez wieczny płomień. To nieważne w obliczu nieskończonej wiedzy płonącej jasnym światłem. Zmienią się w pył, tak jak my w ogień. Nieskończony cykl zniszczenia i zamętu. Jestem za głupi na takie mądre myśli, tak więc nic nie zrozumiałem, ale skupmy się na survivalu, przeszukaj. Uuu, buty wędrowca. Bardzo ładne zielone butki, a tutaj czytaj. Zmęczenie. W dzieciństwie dowaliśmy, że je czytamy, ale teraz obeliski ukrywają swoją prawdę. Byłem głupcem, myśląc, że znajdę tu rozwiązanie moich problemów. Nikt nie słyszy mojej modlitwy. Czuję ogromne zmęczenie. Szkoda, że cię przy mnie nie ma, bracie. Wybacz mi, Vettel. A tu co? Miód mieliśmy. I woda. Nie chciałem tego czytać. Chcę wodę. Okej. Okay. Dobra, to tutaj jedną poboczną misję mamy odwiedzoną. A tu jest jeszcze, by zaleczyć stare rany, ale to może stąd zeskoczymy tu i potem pójdziemy do położenia kopalni soli. Myślę, że to jest dobra opcja. Czyli teraz idziemy już do naszego alchemika. Okej, okay, to jest gdzieś tam. Tędy nie przejdziemy. Więc muszę sobie... Opsa! Zeskoczyć. Nie wiem, czy dobrze lecę, ale... Trochę na oślep po ciemku. Myślę, że będzie dobrze. Zabijmy tych zgnilców tutaj jeszcze. O cholera, 165. Dosyć sporo. Pek. I raz. No, dobra, ogłuszony. Nie mamy w ogóle wytrzymałości. Cholera, przydałoby się coś zjeść. Kurczaka na szybko. Kukurydzkę. I miodek. Dobra, i teraz można z nimi walczyć na luzie. O cholera, jak mnie walną. Dobra, teraz się regeneruje troszkę szybciej. Ta wytrzymałość. Pyk, pyk, pyk i pyk. Wszyscy leżą martwi na ziemi. Okej, okay, widzę nasz punkcik.
Idziemy w jego stronę. Dobra, czy to będzie takie samo miejsce jak to, gdzie znaleźliśmy naszą panią łowczynię? Czy to będą bronić tego jakieś cikusy? Czy też nie? Wygląda jakby miały... Oho! Jakby mieli bronić. Dobra, pozbądźmy się najpierw tego. O kurde, to są jacyś kosiarze. A ty ugabaka minda! Tych już znamy. Strzelimy jeszcze tego na górze. Leży, pięknie. Jakieś notatki. Ukryłem nasz łup. Te zbiry nie zasługują, by dzielić się z nimi tak dobrym łupem, więc ukryłem najlepsze kawałki w miejscu, o którym nikt nie, nawet nie pomyśli. Znasz jaskinię na tyle dobrze, że nie muszę dodawać ani słowa więcej. A ja widziałem tu jakąś jaskinię. O, w tamtym miejscu, widzicie? O cholera. Czy na mapie to będzie zaznaczone? Tak jest, dokładnie. Okej, czyli zaraz sobie tam pójdziemy. Tak właśnie miałem... myśl, bo stamtąd było widać takie czerwone światło, żeby sobie tam pójść, ale... najwidoczniej zrobiłem dobrze, że przyszedłem najpierw tutaj. Tam się czai jeszcze jeden... gościu. Uga maka pinda! Ała, 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 ała. Też dobra, leży. Bez pochodni po ciemku to jest naprawdę ciężko. Coś zobaczyć, okej. Okay. Czy ja mogę tu iść spać po prostu, żeby się dzień zrobił? Nie mamy ogrzewania, ale chyba... O, zrobił się dzień, pięknie, o to mi chodziło. Dobra, wchodzimy do środka, tu jest otwarte wszystko i zobaczymy, czy tu będą tak samo dziwne pułapki, jak w poprzedniej lokalizacji, czy tutaj już sobie odpuścili. Uuu, uga maka pinda! Uga maka pinda! Okej, okay. Jesteśmy. Jest tu jeszcze dwóch przeciwników. Powiem wam, że nie wiem, jak działa to blokowanie, bo próbuję obronić w ostatnim momencie. No i tak, nie wiem. Nie działa to jakoś. Jeszcze raz spróbujemy. O, zadziałało teraz. Ale oni tak szybko giną, że tu nawet nie ma jakiegoś wyzwania, szczerze mówiąc. Naprawimy sobie sprzęt od razu, jak tutaj już przy kowadle stoimy. No i uratujmy naszego alchemika. Alchemik Baltazar, czyli Baltazar był tym alchemikiem, który... Dobra, wszystko już jasne, wszystko rozumiem. Wejdę sobie jeszcze na górę. Czyli to będzie coś z czarodziejstwem pewnie związanego. To czego ja nie lubię za bardzo. O, mączkę kostną będziemy mogli robić, dobra. To się przyda do czegoś. Pamiętam, że coś można było z tego tworzyć. No i tutaj już nie widzę żadnego miejsca, gdzie można wejść po jakąś skrzynkę. Czyli tutaj trochę bardziej ubogo. Albo czegoś nie znalazłem po prostu. No ale nie widzę tutaj nic. Okej, idziemy sobie teraz do tej jaskini. No a potem już położenie kopalni soli i ta misja poboczna w tym miejscu. O, patrzcie, patrzcie, dolecę. Doleciałem. Ale skrzyneczka. O, fuck, nie mam miejsca w ekwipunku. To można rozmontować, to tak samo. Buty, trójeczka też. Co ja zrobiłem? Wyposaż. Nie, my mamy dziesiątki, to w ogóle nie ma szans. Nie będę usuwał, może coś się da potem z tym zrobić. No i tyle, chyba już nam starczy miejsca, prawda? Na łuk dziesiąteczkę. Dobra, lecimy do tej jaskini. Opa, jeden. Strasznie mały hitbox tutaj jest. Serio. Czy oni mogą wejść we własne pułapki, czy... Tak nie działa. Tego aż ogłuszyło, ja pierdzielę. Mamy szansę... O kurwa. Mamy szansę na ogłuszenie... strzelając z łuku? Ciekawe. On wszedł w pułapkę po prostu, dlatego się ogłuszył. Okej, okay, no to już mam odpowiedź na moje pytanie, czy mogą wejść we własne pułapki. Mogą. Skrytka grabieżców. Złota skrzynia. Ale najpierw tutaj poboczne rzeczy przeszukam. Zwykłą skrzynkę z wytrychem. Dobra, co będzie w środku? Okej. Okay. Może być, nic specjalnego, ale... ale może być. Tutaj znowu jakieś śmieci. Kolejne śmieci. Dobra. I tutaj jeszcze coś? Tak, jest jeszcze jedno miejsce.
Mistrza szukania, okej. Okay. No i otwieramy złotą skrzynkę. O, kuźwa mać. To jest ładne. Ostrzelamentu, broń do walki wręcz. Czy to jest dwuręczne? Wygląda jakby miało być dwuręczne. Weźmy to. Ma 14 obrażeń. Nasza ma... O kurde, 30. Nie, to będzie jednoręczne w takim razie. Legendarny. To jest miecz taki trochę. Myślałem, że to jest lanca taka. Ha, to może by to sobie wziąć razem z tarczą? Dobra, wypróbujmy w sumie. Oj, opierdziele, jak to wygląda. Tarczę mamy taką do dupy, a mieczem taki. Fajnie, bo to szybko bije. Dobra, no to polatamy teraz z tym, zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. No tu jest już chyba jakaś większa posiadłość, zeskoczmy sobie tam. Zobaczymy, jest jakiś trzypiętrowy budynek. I dużo bocznych jakichś murów, czy... Co to tam jest, nie mam pojęcia. O, ale kolejne plony, więc... O cholera. Dobra, teraz spróbujmy różdżkę wykorzystać. Działa. Dobra, na pszczoły różdżka jest zajebista. Zbierzmy sobie, co tutaj jest. Widzę grzybki jakieś. Te grzyby od razu bierzemy. A to co to jest? Wyrwi. Tu włókna roślinne. Dobra, ale jest jakieś... O, tu. A, to mieliśmy chyba. Nie ma miejsca. Dobra, trzeba coś wywalić. Dobra, zrobiłem trochę miejsca w ekwipunku. Zbierzmy. Co to jest? Kwiat aureolarii. Pomidorki! Dobra, a teraz mi powiedzieć, jak ja mogę to posadzić. Okej. Okay. Jak będziemy mieli pomidory, co one dają? Zobaczmy. Zręczność. To tak średnią troszkę. Chyba, że w włócznictwo pójdziemy. A to? Plus 2 do duszy. O. Też to dla maga, czyli inteligencja, dusza, jakaś takie rzeczy. Pomidor, no to słabo, zręczność. Nie, nie, średnio nam to potrzebne. Ale kukurydzę bym chciał hodować. To jest bardzo istotna rzecz. Mamy jej 15. Ona daje siłę. Dobra, to idziemy do tego naszego... No to chyba nie alchemik, tylko właśnie... Jest ten nasz kolega. Farmerka właśnie. Farmerka nam pewnie udostępni. Tworzenie farmy, no. Jak sama nazwa mówi. Skrzyneczka. Dobra, mikstura przetrwania we mgle. Dobra, dosyć powtarzalne, powiem wam, że są te domki. O, ale tu mamy jakiś artefakt. Moja ostatnia podróż. Wygląda na to, że nie ma już dla mnie nadziei, bracie. Medyczka Helen twierdzi, że jedyne, co mogę zrobić, to wypoczywać, ale ja się na to nie zgodzę. Mieszkańcy gorejących pustkowi mawiają o pradawnych jak o wszechmocnych istotach. Czy pamiętasz ten obelisk, przy którym bawiliśmy się w dzieciństwie? Zamierzam tam dotrzeć bez względu na cenę. Być może istnieje dla mnie lekarstwo. Nie idź za mną. Nie powstrzymasz mnie, Vettel. O, to jest ten gościu, który... siedział przy tym pomniku ognistym. No niestety nie udało mu się przetrwać. I kolejna skrzyneczka na balkonie ukryta. Strzały z krzemienia. Patrzcie, farmę mieli tu jeszcze na... Na górze trzeba to wszystko podnieść. Pomidorki kolejne, ale fajnie. Lubię takie rzeczy związane z farmą. Z tymi wszystkimi rzeczami, dobra. Tego już chyba nie podniosę. O, kolejne miejsce, checkpoint. I to wygląda trochę jak kaplica jakaś. Jakbyśmy mieli zejść na dół i tam miałyby być nagrobki. Ale chyba nie. Bo tu można wejść tylko na górę. I otworzyć skrzynkę z kulami ognia. Woodguard. Zobaczmy, co tu jest, ale wygląda jakby był ktoś... To jest chyba przeciwnik, prawda? Tak jest, to jest przeciwnik. Oj, jakiś dziwny. Wygląda jak mag, jakiś szatan, czarodziej. Coś ciebie wypadnie? Kości, sól, resztki metalu, okej. Okay. Nie, czyli to jest jednak kaplica, a tu jest kościół. Wszystko się zgadza. O, to trzeba uważać, żeby nie spaść na dół, ale iskierka każe mi iść na dół, więc... Więc zaraz tam zejdziemy. Zobaczmy, co tutaj piszą w tej księdze. Nowy sezon. Nowo przybyli nie marnowali czasu i od razu wzięli się za rozkopywanie ziemi i budowanie. Robią to z fantastyczną wręcz determinacją. Salim mówi, że budują sanktuarium płomienia. Spędziłam z karawaną kilka nocy. Salim nalegał. Słuchałam.
jak rozmawiają przy ogniu o swojej ojczyźnie, piaskach i nadciągającej zagładzie. Jakie to smutne. Salim powtarza, że jestem niczym Jonquil. Pierwsza oznaka wiosny. Głupta z niego. Choć uroczy. Skrzyneczka ukryta. Katalizowane leczenie. O, tego jeszcze nie mieliśmy. No dobra, zeskoczmy na dół, zobaczymy co nas tam czeka. O cholera. Jesteśmy we mgle. Czy tu jest jakieś normalne wejście na górę? Przeczytajmy księgę. Jedną nogą w grobie. Położyliśmy dziś kolejnego na spoczynek. Biedni ludzie. Przybyli całą drogę w poszukiwaniu wytchnienia, a znaleźli tylko ruiny i zgliszcza. Ten kościół nie wytrzyma, tak twierdzi Helen. Wiatr wyje, co noc wykuwa nowe ścieżki do naszych sal. Nasz dach został rozerwany przez burzę, a my jesteśmy zbyt zajęci opieką nad ludźmi z karawany, by go naprawić. Musimy jednak zostać. Jesteśmy tu potrzebni i trudno będzie nam znaleźć schronienie gdzie indziej. Pochowanie tych włóczęgów obok reliktów i artefaktów wydaje mi się niewłaściwe. Ale może Helen ma rację. Może stare czasy muszą ustąpić miejsca nowym zwyczajom i obrzędom. No, tu było wejście, nawet nie widziałem. Dobra, to zacznijmy jakby od początku. Weszliśmy sobie tędy, tu jest ta księga. A tu wchodzimy we mgłę. Okej. I zaraz przetestujemy nasz mieczyk. Czy ja was mogę otworzyć? Czy lepiej nie? No dobra, to może sobie odpuszczę. Chociaż wydaje mi się, że jak tu wejdę, to się zamknie i otworzą się właśnie tych wszystkich potworów wrota. A ich jest dosyć sporo. No ale myślę, że sobie poradzimy. Uwaga! Otwieram sarkofag. Różdżka ucznia. Nie ma miejsca. Oho, tak jak myślałem, wszystko się otworzyło. No to musimy ich pozabijać. O cholera, kliknąłem alt niechcący. 4 razy uderza. I to tyle, dobra. No, nic skomplikowanego przy naszej zbroi. Dobra, wszyscy pokonani, nie było z nimi problemu, wychodzimy. Oni mają ten sam poziom co my, dlatego też nie ma tu zbyt dużego wyzwania. Myślę, że jak dalej gdzieś pójdziemy, to się zaczną problemy. O cholipka, ile tu jest roślin. Ja cię kręcę, zbieram to wszystko. Ja ostatnio miałem problemy z włóknami roślinnymi. Ciekawe. O, patrzcie co tu jest. I nie mówię o tej gnojówce, w którą wskoczyłem niechcący. To o tej złotej skrzyni, która jest zakopana pod gruzami. Rozkopmy to. I otwórzmy skrzynię. Mistrzowska buława, nie ma miejsca. Kolejny papier. Zakopany głęboko. Wczoraj znów przybyli tłumnie. Spaleni słońcem poganie. Skręcają i kaleczą swoje ciała za każdym razem, gdy kłaniają się swoim bogom, bożkom, pradawnym. Zbyt wiele gem do wykarmienia. Chcą tylko jałmużny. Odesłałbym ich z powrotem do gorejące pustkowia. Nagrojące pustkowia. Nie dobiorą mnie. Zakopałam swój skarb na ogrodzonej działce pod małym schronem. Niedaleko stąd. Nie znajdą go, gdyż będzie ukryty pod błotem. Dzisiejszej nocy będę spała głęboko. Czyli to jest chyba ta skrzyneczka, którą właśnie wykopaliśmy. Na pewno tak. Szczury, szczury, szczury i więcej szczurów. Cholerne szkodniki. O! Coś tu jest ukryte. Skrzyneczka. O, nie mam wytrychów. O cholera. Czy ja mogę zrobić wytrych tutaj? Mogę, bo mam metale, dobra. C4 zrobię. Na zapas i otwieramy. Ale tu jest materiał w takich skrzynkach. Tylko nie mam już miejsca, muszę coś powywalać. To jest dosyć ciężki wybór, co ja powinienem wyrzucić, a co zostawić. I jeszcze więcej roślinek. Ja czy kręcę. Zaraz nie będę miał... Oho, już nie mam miejsca na grzyby. Na pomidory może jeszcze się znajdzie. Tak jest.
Dobra, tutaj zwiedziliśmy już wszystko, idziemy teraz do tej kopalni soli. No i potem już do farmerki. A tu co to? Jakaś czerwona ławka? Kto tu zostawił czerwoną ławkę? Nie, to jest drewniane, tylko tak wygląda. Okej. Co tu się stało, że ci ludzie wszyscy tak umierali tam, gdzie usiedli? To przeszło tam mgła tak na raz? Siup? Zabiła wszystkich? Nie do końca to rozumiem. Okej, jesteśmy na jakiejś skarpie. W tą stronę mamy kopalnię soli. I myślę, że tą drogą będzie dało się przejść dalej. W stronę tej farmerki. Tylko to jest dosyć duży obszar, zobaczcie. Kolejny taki wielki musimy zwiedzić. To pewnie już w kolejnym odcinku, ale... do dzieła. Kopalnie soli. Okej, czyli już tutaj jesteśmy i... pewnie wszędzie tutaj w okolicy będzie do wydobycia sól. Tak jest. Oho! Patrzcie na to. One już mają piąty level. Uuu. To tu się zacznie problem. Ale dobrze, bo wcześniej miałem wielki problem z zabijaniem tych robaczków. Bo bardzo wolną broń mieliśmy. Teraz mamy szybszą. Ojojoj, piąty level. To już się zaczyna ciekawiej. Podoba mi się. Leci. O cholera. Dobra, wiecie co? Spróbuję założyć tą drugą broń na pasek gdzieś tutaj może zamiast kukurydzy. Pod szóstką mam, tak? Okej, spróbujmy. Bam, bam i bam. No tak jest o wiele szybciej, nie ukrywam. Oj, nie lubię tego zaznaczania ich. Pyk. Raz, dwa. No i koniec, dobra. Ja chyba jednak wolę dwuręczne bronie, szczerze mówiąc. To jest chyba ta sól, zobaczcie. Wezmę czwóreczkę, tylko nie mam miejsca chyba na sól. Zobaczmy, mam sól? Mam sól w ekwipunku, dobra, to można zbierać. Oj, pięknie, zobaczcie jak to idzie. No i to jest dobra ilość soli. A nie, że ja szukałem z mobków po jednej, dwie sztuce. Kolejne robaczki. Pyk, pyk i pyk. Legendarny pierścień, 3% na szansę na wyssanie życia. Ja cię kręcę, muszę to wziąć. Okej, podnosimy i od razu nakładam. Plecak. Wyposaż się. Nie mam za co za bardzo. Cholerka. To musimy jakoś zdjąć. O, wyposaż, dobra, zamieniliśmy. Hehe, pięknie. Co my tu mamy? Moi towarzysze, bystrzy jak zawsze. Odgłosy uderzeń wskazują drogę. Cudowny, śmiały łomot przyprawia mnie o ciarki, lecz również pobudza apetyt. Moi nieśmiali towarzysze nie przepadają za bogaczami. A przynajmniej na to wygląda, ponieważ wyruszyli, gdy jeszcze spałem. A dopiero co dostaliśmy się do tunelu, na końcu którego rozbrzmiewa cudowne brzmienie. Nic nie szkodzi. Więcej dla Beltrama. Naprzód, Beltram. Okej. Brzęczenie w ścianach, czyli tutaj mamy coś w tej jaskini jeszcze. Dobra, to podejdziemy sobie tutaj jeszcze w tym odcineczku. Zobaczymy, co tam się kryje na końcu gniazdo owadów. Ho, ho, ho. Zanim tam wejdę, muszę sobie zrobić miejsce w ekwipunku, bo pewnie coś będzie... cholera, do podniesienia. Okej, mamy złotą skrzynię, otwieram szybko, bo tu jest gniazdo jakieś. O, shit, mamy 58 sekund na wyjście stąd. Dobra, to mnie nie interesuje, wychodzimy. Światełko. Gdzie tu jest wyjście? Tutaj. Czy mi się ta misja zaliczyła? Zobaczmy. Tak, zaliczyła się. Teraz tutaj na dół szybko muszę zejść, bo gdzieś jest klepsydra. O, właśnie tutaj. Użyjmy sobie jej. No i czas nam się odnowił. Pięknie. Okej. I w tym momencie kierujemy się już w stronę alchemika. Okej, ta kopalnia soli jest bardzo, ale to bardzo wielka. I powiem wam, że jest tutaj niezbyt przyjemnie. Mamy 2 minuty na wyjście. Chyba sobie nawet łyknę tą potkę.
która zwiększa czas. Z 2 minut powstało... Ale chyba mi się nie wypiła. Jeszcze raz? Nie, wypiła się. To coś nie zadziałało. O, cholipka. To biegniemy jak najszybciej. Muszę stąd wyjść. Tu jest studnia eliksiru, którą już zwiedziliśmy, czyli tutaj musimy odbić w lewo. Okej, okay. Wyszliśmy z mgły. Chwilowo przynajmniej. Bo tu widzę, że znowu się pojawia. Jest kaplica płomienia. A tu obok co? Poszukiwanie ukrytych grobowców. I tu kolejna kaplica płomienia. Kaplica płomienia, kaplica płomienia. Wydaje mi się, że w ogóle z tych miejsc nie brałem tego ognia, pamiętacie? Do ulepszenia naszego... Jak to się nazywało? Naszej bazy, naszej... No tego głównego czegoś, co jest na środku naszego domu. Potrzeba jest 5 płomieni. I je się chyba tutaj podnosi, a ja nie podniosłem tego ani razu jeszcze. Dolina paproci. Dobra, mamy jakiś znowu domek. Namioty, wszędzie się tutaj świeci. I znowu mamy przeciwników, okej. Okay. Musimy ich pokonać i zobaczymy, czy ja mogę podnieść ten ogień, czy nie. Na nich! O kurde, ci mają już 7 level. Okej, okay, zacznie się tutaj... Skomplikowana sytuacja. Ten wdepnął w pułapkę. Okej. I buch. Nawet 7-levelowe mopki nie mają z nami szans. Z tego co widzę, to jakaś kosa. Dobra, to olewamy. Na razie nie mam kompletnie miejsca. Chciałbym wrócić do bazy, a nie mam jak potem z powrotem się tutaj teleportować. Ale ta broń jest mocna, ja cię kręcę. O cholera, ale... Ten też dużo bije. Poszło. Raz, dwa, trzy. No nie, to nie była ta kaplica płomienia. To jakaś dolina paproci. Tu jest studnia eliksiru kolejna, a tutaj już jest farmerka. Dobra, ale i tak spróbujemy sobie pójść... Do tej kaplicy płomienia. Jestem ciekaw. O kurde, to jest coś wysokiego. Nie, to na razie to zostawimy. Idziemy sobie po farmerkę. Na tym mi najbardziej zależy. Dobra, tu już się zaczyna dosyć ciężko. Jest ich naprawdę dużo. I mają 7 levele. To nie jest dobra sytuacja. O cholera. Strasznie dużo biją. Okej, okay. Jeszcze nie ma miejsca, cholerka. Dobra, weźmy tu włóczników, najpierw sprzątnijmy. Raz, dwa, trzy. Chyba jednak trzeba ich zaznaczać, wiecie, bo bez tego to się nie obejdzie. Ale zwiewają skubańcy. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Wchodzimy do kolejnego miejsca, które trzeba... Ojej, przejść całe i na końcu będzie nasza kolejna postać, którą uwolnimy i to już będzie chyba przedostatnia postać. Farmerka. Tu mamy punkt, gdybyśmy umarli. To nie da się tego nie teleportować. Jestem ciekaw, jak ja później mogę się przemieszczać pomiędzy tymi punktami. O, osiągnij poziom 5. Osiągnąłem poziom 5, moi drodzy, ale rewelacja. Wejdźmy sobie od razu w umiejętności. Idziemy w tą stronę. Gdy masz na wyposażeniu broń do walki wręcz, możesz wykonać atak z wyskoku, który zdaje 50% więcej obrażeń od broni w niewielkim promieniu. To mi się bardzo podoba. A później pójdziemy w podwójny skok, bo to jest coś rewelacyjnego. Co my tutaj mamy? Wszędzie lawa. Jest dużo różnych dziwnych ścieżek. Na razie idziemy prosto. Oho! Już widzę, że musimy mieć tutaj 3 punkciki, żeby otworzyć te drzwi i za nimi jest nasza farmerka. No to zaczynamy tutaj od tej strony, załóżmy. Wchodzimy na jakąś kratę. O cholera. Szybko, 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 szybko. Okej. Ta lawa nie zabija od razu. To jest dobra wiadomość. Ale dlaczego moja postać się tam puściła? Pewnie jakaś dziura w kracie była.
Cholera, chyba tak.